Witam serdecznie, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Dzień dobry, witam panie dyrektorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie dyrektorze, słowa klucze od mniej więcej marca, kwietnia ubiegłego roku to jest rekomendowanie czegoś bądź tarcza antykryzysowa. To są takie słowa klucze, które bardzo dużo osób słyszy, wypowiada, no i dotyczy niestety te rzeczy. Tarcza, właśnie. Tarcza funkcjonuje, ale okazuje się, że są może nie to, że problemy z jej wypłacaniem, ale okazuje się, że no, kilkanaście lat temu czasami nawet ktoś zakładał działalność gospodarczą i nie za bardzo interesował się tym, jaki kod PKD jest jego kodem głównym. Po prostu wykonywał swoją działalność zgodnie z przepisami polskiego prawa, odprowadzał podatki. No i okazuje się, że coś innego jest w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, niż mu się wydaje, że jest. No i zaczyna się problem, bo kod PKD nie jest kodem wiodącym, wniosek zostaje odrzucony. A ktoś na przykład zajmuje się tym, co jest w tarczy wpisane. No niestety pan redaktor ma rację. W dużej mierze spotykamy się również z takimi sytuacjami, że rzeczywiście ktoś x lat temu zakładał działalność gospodarczą, wpisał jakiś kod PKD, a ustawodawca w tym względzie jest jakby bardzo dyscyplinujący w formie ustawy. Na 30 września jeden z tych, no w tej chwili już po, mam przed sobą nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 48 kodów PKD, ponieważ zostały kody PKD rozszerzone, musi być kodem wiodącym. Ja może podam taki przykład, jakby najprostszy, z którym się spotykamy. Ktoś, kto prowadzi handel na bazarze, robi to od wielu, wielu, wielu lat, na przykład odzieżą, ma wpisany kod PKD sprzedaż internetowa. I w tym momencie tak, dokładnie, niestety jest wykluczony z tej pomocy 5-tysięcznej dotacji. Dobrze, panie dyrektorze, ja rozumiem, że pan nie jest osobą władną, bo pan ani tego nie uchwalał, ani tego nie napisał, tych przepisów. Natomiast czy będziecie jakoś reagować? No bo jeśli ktoś od, nie wiem, 5, nawet może 10 lat odprowadza podatki z tytułu zupełnie innej działalności gospodarczej, no to jakby dzisiaj też potrzebuje pomocy, bo być może jego branża nie funkcjonuje. Znaczy, ja jako urzędnik realizuję przepisy ustawy covidowej tarczy 6.0, jak również rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie. Tu bardziej bym widział, no nie chciałbym sugerować, ale rolę parlamentarzystów do takiej zmiany przepisu prawa. Wtedy ja bardzo chętnie się do tej zmiany jako urzędnik dostosuję i będę miał możliwość realizacji, jakby, tak jak pan redaktor wspomniał, właściwego wsparcia dla tych podmiotów gospodarczych. Ale nie było jakichś konsultacji, nie było jakichś rozmów, nie wiem, z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z, nie wiem, z ministerstwem, żeby ktoś właśnie zwrócił na to uwagę, bo podejrzewam, że to nie dotyczy jednego podmiotu czy dwóch podmiotów taka sytuacja. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o Wojewódzki Urząd Pracy, to generalnie on w ogóle nie jest władny do takiej rozmowy, ponieważ on realizuje inne formy starczy 6.0 i starczy wcześniejszych, dotyczące głównie Fugasiu i wsparcia przedsiębiorców z tego źródła finansowania. Natomiast no, w Polsce jest ponad 300 powiatowych urzędów pracy. Oczywiście nie tylko Urzędu Pracy w Częstochowie, Kłobucku czy Myszkowie, czy jakby Świebodzinie to również dotyczy, czy innego Urzędu Pracy w kraju. Natomiast no, ministerstwo czy jakby parlamentarzyści nie konsultują z nami jako z urzędami pracy tych zmian legislacyjnych i tej formy wsparcia, która dotyczy tarczy antykryzysowej tak naprawdę. Będzie kolejna wersja? Słyszał pan coś o kolejnej wersji, nie wiem, już w kolejnym miesiącu dotyczącej jakichś zmian w tarczy? Czy na razie realizujecie to, co realizujecie i żadnych zmian, przynajmniej z takich no, informacji wewnętrznych, nie będzie? Znaczy, no tak jak powiedziałem, mam przed chwilą przed sobą rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia bieżącego roku, które przewiduje wydłużenie do 31 marca składania wniosków właśnie o dotacje i rozszerzenie o te kilka kodów PKD możliwości tej wsparcia dla przedsiębiorców, jak również wszystkie te pozostałe formy wsparcia, czyli dofinansowania do wynagrodzeń zarówno przedsiębiorców, którzy są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, do ich wynagrodzenia, jak i tymi, którzy zatrudniają pracowników, są wydłużone do 10 czerwca i takie wnioski w tym okresie czasu będziemy realizować i będziemy udzielać wsparcia. Bardzo często też pada takie stwierdzenie, no nie może urzędników z Urzędu Pracy, ale
przedstawicieli rządu i nie tylko, przebranżowić się. Jeśli wam nie idzie, przebranżowić się, zmieńcie coś, czy ustawodawca, czy rząd z pana wiedzy coś zamierza zrobić, by pomóc tym, którzy faktycznie chcieliby się przebranżowić, bo może mają inny pomysł na inny biznes, ale potrzebna im mniejsza lub większa inwestycja w to. Znaczy, mam informację dokładnie chyba taką samą jak pan redaktor, to znaczy, że tylko i wyłącznie medialną. Nie znam w tej chwili w ścieżce legislacyjnej Sejmu takiej informacji, ja nie znajduję, jakby te środki miały być dysponowane i przez kogo tak naprawdę, bo niekoniecznie to urzędy pracy, czy to wojewódzkie, czy to powiatowe byłyby jakby dystrybutorem tych środków na przebranżowienie. Mamy również środki PFR-u, gdzie rząd zleca takie działania wsparcia dla przedsiębiorców. Tak naprawdę nie chcę nawet gdybać, ponieważ nie mam wiedzy na ten temat. Czyli na razie realizujemy to, co jest do zrealizowania. Rozumiem, że niestety bezrobocie wzrasta, czy nie? Jak to jest, panie dyrektorze? Bezrobocie wzrasta na koniec stycznia. Przepraszam, na koniec, ja mam dane z końca listopada, bo jeszcze GUS nie podał danych na koniec grudnia. Jeżeli chodzi o miasto Częstochowa, to jest 4,1%. Jakbyśmy to porównali do okresu zeszłego roku, gdzie było 2,9, no to 2 punkty procentowe to jest już jakiś wzrost bezrobocia. Ja nie mówię, że horrendalny, natomiast jest on zauważalny. No jeżeli chodzi o powiat częstochowski, jest tu bardzo podobnie. W tym momencie mamy 8 punktów procentowych, a mieliśmy na koniec 2019 roku 6,2 punkta procentowego. No w tej chwili ogółem w Urzędzie Pracy zarejestrowany jest 8360 bezrobotnych, a w analogicznym okresie zeszłego roku było 5900, więc ponad 3000 osób bezrobotnych w statystyce Urzędu Pracy przybyło. Pamiętajmy o tym, że dostęp do Urzędu Pracy jest, zarówno możliwość rejestracji w formie elektronicznej, jak i umówienia się na wizytę osobistą również jest. Natomiast jakby nie jest to taka duża liczba osób bezrobotnych, którzy mają dostęp do urzędu, jakby był to czas nie covidowy, tak? Urząd jest na wpół otwarty, ale jednak nie w całości. Natomiast jeszcze chciałem zaznaczyć, korzystając z rozmowy, że będziemy się w najbliższym czasie, myślę, że w lutym, bo tutaj spotykam się z dużym zainteresowaniem zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób bezrobotnych, będziemy uruchamiać środki na dotacje właśnie na rozpoczęcie działalności. Pan redaktor pytał o przebranżowienie. My dajemy środki na rozpoczęcie działalności. Będzie to najprawdopodobniej kwota 18 tysięcy złotych brutto, jak również dla przedsiębiorców na doposażenie stanowiska pracy, zatrudnienie osoby bezrobotnej i jakby z tych środków będziemy mogli dysponować 22 tysiącami brutto dla przedsiębiorców. Są wyższe kwoty niż w latach poprzedni. Będziemy również te pierwotne formy starali się uruchamiać, jak staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, te najbardziej cieszące się największe zainteresowanie. No i na koniec zapytam jeszcze jedną rzecz, panie dyrektorze, czy jednak są takie branże, które przysyłają oferty pracy do Urzędu Pracy i mówią, chętnie zatrudnimy, nie wiem, budowlańca, kierowcę, może inny zawód jest popularny? Znaczy najbardziej popularnych bym tutaj jakby nie wskazywał. One są takie same jak w czasach niecovidowych, tylko jest ich po prostu relatywnie mniej, tych ofert, i to jest rzeczywiście zauważalne. No, nazywam to statystyką urzędu, no powiedzmy, że w Urzędzie Pracy, że oczywiście są to kwestia produkcji, kwestia pracowników sprzedażowych, kasjerów, jakby te branże, które się cieszyły powodzeniem w latach poprzednich, również w tej chwili takie oferty spływają do nas, ale tak jak powiedziałem, jest ich po prostu stosunkowo mniej. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Dziękuję, panie dyrektorze. Zdrowia życzę i tego, żeby udało się realizować te cele pomocy osobom, czy bezrobotnym, czy przedsiębiorcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, wzajemnie.